Cześć. Nie zauważyłem was, bo właśnie mam pobieraną krew. Myślicie pewnie, że to boli. Nic bardziej mylnego. Coś wam pokażę. Wiecie, ile macie krwi? Mniej więcej tyle. A dorosły człowiek? No, około tyle. A wiecie, ile potrzeba, żeby wykonać badania? Tylko tyle. Chyba że krew pobieramy z paluszka. Wtedy tyle. Niewiele, prawda? Widzicie? To jest lustro. I tak jak ja w tym lustrze, tak w naszej krwi odbija się wszystko, co dzieje się w naszym organizmie. I czy mamy kaszel, czy zatkany nos, czy straszną gorączkę, albo bardzo boli nas brzuch, to wszystko widać we krwi, tak jak mnie w tym lustrze. A kto zagląda do krwi? Diagnosta laboratoryjny. Diagnostów rzadko się spotyka, bo zazwyczaj całymi dniami wykonują badania w laboratoriach. O, zobaczcie, jak pracują. Pamiętacie, jak mówiłem, ile mamy krwi? Jak będziecie dorośli, będziecie mogli pomóc komuś, oddając mu swoją krew. Kiedy oddajemy komuś krew, pobiera się jej więcej niż na badania. Konkretnie tyle. Ale spójrzcie, ile nam jeszcze zostanie? Pamiętajmy, że kiedy jesteśmy zdrowi, to nasz organizm wyprodukuje tyle krwi, ile komuś oddaliśmy. Jednak nie każdy ma to szczęście, dlatego warto jest się nim dzielić. Ja już muszę powoli lecieć, ale pamiętajcie, że nie taka igła straszna, na jaką wygląda, kiedy ktoś wam pobiera krew, to po to, żeby diagnosta laboratoryjny mógł ją zbadać, a lekarz was wyleczyć. I pamiętajcie powiedzieć wszystkim dorosłym, jakich napotkacie, że mogą podzielić się swoją krwią.